To jest pierwszy krok do tego, żeby polski naród zaczął w końcu przebudzić, tak? Widzieliśmy te wydarzenia, które nastąpiły tutaj w Warszawie. Kolega już kiedyś powiedział. To jest pierwszy krok. Panie Panie, za rok mamy wybory parlamentarne. Jeżeli my tutaj zgromadzeni pójdziemy na wybory, damy dalej okradać tej bandzie złodziei, to będzie takie kale. Wszyscy młodzi wyjadą, zostanie państwo emerytów i nie będzie kto miał pracować i wszystko to szaka. Także ja apeluję do wszystkich, działajmy, zbierajmy się, protestujmy i się na wybory zaraz. Czołg Wielki Polsce. Mamy rok 2014. Świat idzie do przodu. Generacje są coraz to większe i coraz bardziej nowoczesne. Kolejne inwestycje są pociągi, które mają 8,5 km, 300 km na godzinę. Są to kraje, które liczą takie zadania na początku i bardzo potrafią na nich. A my w tym momencie w Polsce mamy pandemię, która wygrała, mamy system, który nie wychodzi w jakiś sposób, mamy aferę teściową, mamy aferę z środkami, które tylko obietnicy życzą, żeby na to wyjść. A my w tym momencie nie zobaczymy, dowiemy się, co w tym momencie zostało. To jest po prostu moim zdaniem jedna wielka praca. Jeżeli my w tym momencie stoimy tutaj, a wiele osób przyjdzie z domu i nic sobie z tym nie robi, to ja zadaję sobie jedno wielkie pytanie. Co jeszcze musi ważyć się w Polsce? Nie dostałam spójrzka, ale jeszcze blokować drogi, jest urzędy, a to chodzi. Takie demonstracje jest dobre, ale to jest punktowe, bo to nie na cały kraj. Oni nigdy nie pozwolą, aby mogli się nie mówić, że przejdą do państwa władzy, tak? Musi się z tego świadomić. Pojrzałem ich takiego gościa, na przykład, wiesz, gości ostry przybywają, znaczy się nie boją. A jak się to robi Majda, co tam było? Co w tym numerze było? Takie demonstracje są potrzebne, ale nie załatwią wszystkiego. Ale przynajmniej to zlecenie. Pewnie, bo to pokazał, że zaraz to pomoże. Do głowy nie weźmie. Co idziemy? No tak. Pogadają, rozejdę się i do poprawią. Nie, to można dużo zorganizować. Wybory samorządowe wygrać w małych gminach. Od razu możecie podjąć. Dlatego serdecznie jeszcze raz proszę o poprzednie idzie młode pokolenie, niesie idzie młode pokolenie, ja Podlasiu mają kulturę i tyle ludzi nie wygrali żadnych wyborów do żadnych gminy. Oni są sejmi to sejmi. Ja nie rozumiem, po co by sejmi to sprawy. Podstaw urząd miasta jakiś, żeby ludzie wygrać wybory nie jedno. Możesz w kilku innych, wiesz, ale mówię więcej, nie wygrali żadnych. Niestety trzeba usłyszeć też doradców. No tak. No nic, lecimy po prostu do paki, mamy. To leci. Do widzenia. Pomimo tego, że wyjeździmy, tak, żeby później sobie zostać w domu coś do wypadek, to jesteśmy tutaj i domagamy się pewnych zmian. Ja myślałem, że dzisiaj. Zrobimy też, że mówi się o tym, że wyjeździmy z tego partnera, właśnie się powiedział, że albo PSL, tak? Tylko tak jak pracę. Nie. Dzisiaj ludzie idą i głosują coraz więcej na partie, które domagają się zmian. Dlatego, że głosy ostatnie, czy to jest ludzi, którzy na kobieta, czy to głosy na wyborców, to są głosy sprzeciwu. I te głosy sprzeciwu w stosunku do maja już jest dwukrotnie więcej, w przeciągu pół roku. Dlatego zmobilizujmy się, róbmy swoje, działajmy, strzeżajmy, namawiajmy kolegów, tłumaczmy, wysyłajmy artykuły, wysyłajmy filmiki. Udostępniajmy na Facebooku z tego względu, że zrobimy wybory do parlamentu. I wtedy, ale jeżeli będziemy, to zrobimy sobie w końcu porządek, żebyśmy w końcu żyli zdrowy w swoim kraju, gdzie wszystko jest uczciwe, gdzie młodzi ludzie mają jakiekolwiek perspektywy, a nie słuchają się ze szaleńcami. Co tym to strajkują teraz? Jerewan? Strajk to wybory. A, oszukane te wybory, a się pieczy, no tak. Oh!
Jeszcze Polska nie jest. Odbyła się demonstracja przed Urzędem Wojewódzkim przeciwko sfałszowaniu, drodzy Państwo, wyborów. Jak widzicie, jest tutaj teraz pusto. Demonstracja była pokojowa, nie było żadnych zamieszek, ale ja Wam powiem tak, sytuacja w kraju będzie się pogarszała, bo sami widzicie, że od 1989 roku jest w Polsce likwidacja zakładów przemysłowych. Nie ma przemysłu. Ostatnią rzeczą to stocznie zniszczono. I następne demonstracje, jakie będą, to już nie będą demonstracje pokojowe, tylko będą demonstracje w stylu francuskim, w stylu belgijskim. Tak jak na zachodzie Europy się protestuje. Płoną opony, płoną samochody, płoną urzędy i będzie trzeba wyjść. Jeżeli będziecie chcieli w tym kraju normalnie żyć, funkcjonować, to musicie zmienić władzę. A żeby władzę zmienić, to będziecie musieli wyjść na ulicę w ostrym stylu, żeby cały kraj o tym się dowiedział. Bo takie spokojne manifestacje, drodzy Państwo, po prostu są niezauważane. To jest oczywiście pozytywne, to jest bardzo dobre, bo to integruje środowisko, ale to jest za mało w stosunku do tego, co się w Polsce dzieje. Jeżeli policja i sądy kryją złodziei, którzy są u władzy, to, drodzy Państwo, to wymaga reakcji społeczeństwa i wymaga ostrej reakcji.